Sponsorem audycji jest Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, oferujący kredyt we marzenia. Zuchy, czuj! Widzimy się dzisiaj ponownie. Mam dla Was gawędę o zuchowym murze odporności. Posłuchajcie! Za siedmioma górami, za siedmioma lasami, gdzieś daleko na Podkarpaciu była sobie mała wioska, w której wszyscy wiedli spokojne, szczęśliwe życie. Zuchy i harcerze biwakowali, wędrowali, bawili się na zbiórkach i robili różne dziecięce rzeczy. Zaś ich drużynowi robili dorosłe rzeczy. I wszyscy byliby szczęśliwi, gdyby pewnego razu nie okazało się, że pojawił się w tej szczęśliwej krainie straszny i groźny król koronawirus. Król ten był potwornie duży, okropny i nikt go nie lubił. Chcę, żeby od dziś wszystko dookoła było szare, ponure i chore. I to już! O nie! Dość tego! Nie możemy pozwolić, aby nasze dorosłe zuchy żyły w trwodze i w ciągłym strachu. Nikt nie ma prawa zabierać nam szczęścia i uśmiechu. Zwołuję naradę! A dni i myśleli, i rozmawiali, i nawet troszeczkę się pokłócili. Ale w końcu znaleźli sposób walki z tym tyranem. Udali się więc jak najszybciej do wioski, gdzie oznajmili wszem i wobec. Nie bójmy się kwarantanny, ona nie gryzie, a może uratować życie. Musimy zbudować mur odporności i otoczyć go kwarantanną. Tylko wtedy król koronawirus będzie tracił swoje siły i wygramy. Mur odporności buduje każdy po kawałku w swoim domu. I jak wszyscy będziemy go budować, to stanie się mocny i powstrzyma króla wirusa. Każdy niech dołoży swoją cegiełkę. A kwarantanna to jest taki czas, żeby ten mur stał się wytrzymały i silny. Jeżeli tylko możecie, to nie wychodźcie z domu, nie spotykajcie się ze znajomymi i nie chodźcie na zbiórki ani do pracy. To jak z pieczeniem ciasta na pizzę. Wy też musicie poczekać, żeby wyrosło. Inaczej pizza będzie słaba i niedobra. Ten czas kwarantanny jest jak pizza. Musicie być cierpliwi i konsekwentni. A chyba każdy lubi dobrą domową pizzę. Jeżeli ktoś jest chory, to jest chory i tyle. Trzeba szybko zawiadomić lekarza i podawać mu lekarstwa. A nawet w pewnych trudnych przypadkach zabrać biedaka do szpitala, bo tam najbardziej i najszybciej mu pomogą. A panie pielęgniarki są tam miłe i uśmiechnięte. Jestem pan pilot. Mimo tego, iż uwielbiam podróżować, jestem świadomy tego, że czas kwarantanny jest bardzo ważny. Po pierwsze, zostaję w domu i nie spotykam się z innymi osobami. Osobiście nie spotykamy się, ale możemy zadzwonić czy porozmawiać przez internet. Po drugie, często myję ręce. Po trzecie, piję ciepłe zupki, herbatki i soczki. Po czwarte, dużo śpię i odpoczywam. Po piąte, robię wszystkie te rzeczy, na które do tej pory nie miałem czasu. Nie bądź obojętny, bądź jak pan pilot.
A jeżeli będziemy przestrzegać wszystkich tych zasad, nasza wioska będzie znów kolorowa, a my w końcu się wtedy wszyscy spotkamy i przy ognisku na polanie razem zaśpiewamy. Płonie ognisko i szumi oknieje, drużynowy jest wśród nas, opowiada starodawne dzieje, bohaterski wskrzesza czas. O rycerstwie spod kresowych granic, o obrońcach naszych polskich ran. A jaka jest twona zuchowa piosenka? Chciałabym, aby każdy zuch w tym tygodniu przypomniał sobie swoją ulubioną piosenkę i zaśpiewał swoim domownikom. Zuchy, czuj! Głosu udzieliła nam Kasia. Pokaż się, Kasiu. Zuchy, czuj! Druhna Ania. A naszym kamerzystą był Kamil.